Hello, Warsaw! We are Sabaton, and this is Ghost Division! Sabaton, zespół szwedzki, de facto wcześniej szerzej w Polsce nieznany, nagrał piosenkę o polskich bohaterach września. Zobaczyłem to w internecie, taki klip ktoś mi pokazał. Myślę, o, ciekawe, fajne, ciekawe jak to się w Polsce przyjmie. I okazało się, że to hit, strzał w dziesiątkę. You recognize this flag, don't you? I know at least what this flag means to me after tonight. For the amazing courage and bravery shown by Captain Vladislav Raginis and his men. Ja jestem synem siostrzenicy kapitana Raginisa i w mojej rodzinie rzeczywiście pamięć o kapitanie jest kultywowana już od lat. Miałem okazję usłyszeć o tym, że powstała piosenka o Wiźnie. I jakież było moje zdumienie, kiedy dowiedziałem się, że autorami tej piosenki są Szwedzi. No dzisiaj Szwedzi są, no nie wiem jak określić, uszanowani, fajni, gościnni, weseli i tak dalej. Dawniej jak z historii, jak się słyszało o Szwedach, to trochę nie bardzo było, no. Bo dajcie spokój, to Częstochowo, ładnie, to wszystko, to trochę nie bardzo. Ale dzisiaj to pięknie. Jak ostatnio przerabiałem z dziećmi Potop Szwedzki, to były pytania, czy to ta Szwecja Sabatonu. No to czemu tak jest? Czemu tak zrobili, że oni napisali? Polacy nie umieją to pisać. A gdzie polskie zespoły są? W momencie, kiedy w wrześniu zeszłego roku grupa Sabaton poprosiła fanów z całego świata o podesłanie tematów do piosenek, ja odpisałem na to wezwanie, napisałem o kilku bitwach, między innymi zawarłem tam bitwę pod Wizną, kiedy 720 żołnierzy odpiera 40 tysięcy, nie można mówić o zwykłej małej potyczce, to jest od szczyt heroizmu, 3 dni przeciwko takiej sile. Zadanie było krótkie. Powstrzymać Niemców jak najdłużej. Kapitan Raginis przysiągł, że będzie bronił tej ziemi do końca. 10 września 1939 roku, to była niedziela, godzina 9 rano, przyszedł żołnierz niemiecki do schronu, podszedł z ultimatum. Jeśli już się nie poddadzą, zostaną rozstrzelani Niemcy polscy, którzy zostali wzięci tutaj do niewoli. Więc kapitan Raginis wydaje rozkaz opuszczenia schronu. Wychodzą żołnierze z podniesionymi rękoma. Kapitan Raginis miał wyjść jako ostatni. Kapitan Raginis nie wyszedł. Usłyszano tylko huk rozerwanego granatu. Kapitan Raginis dopełnił przysięgi złożonej, że tej ziemi nie opuści. Warsaw, are you ready for 42-1? Gdy pojawiło się 42-1, to po pierwsze poczułem dumę, bo rok wcześniej pytałem ich, czy zamierzają coś nagrać o Polakach i powiedzieli, że no nie są pewni, bo jest tyle bitew. No i poczułem dumę, że spośród tych tylu bitew na całym świecie wybrali właśnie dziejącą się w Polsce i to jeszcze taką, gdzie Polacy wykazali się wyjątkowym heroizmem. No a przy okazji miałem okazję dowiedzieć się o czymś takim, bo przyznam, że w szkole nie nauczyli mnie o Wiźnie. Przeskoczyliśmy Westerplatte od razu gdzieś tam do środka wojny. I ten epizod został pominięty i bardzo się cieszę, że Sabaton mi go przypomniał. Wspólnie właśnie z ludźmi z Wizny, z ludźmi, którzy też przywracają pamięć o kapitanie, skontaktowaliśmy się z zespołem i rozpoczęły się takie próby no, zaproszenia tych muzyków do Wizny i porozmawiania, pokazania im to, o czym oni śpiewają. No
jest to naprawdę duże wydarzenie dla Wizny, bo jako miejscowości małej przyjeżdża tak znany zespół szwedzki tutaj, który śpiewa o czynach bohaterskich Wizny z II wojny światowej. To jest ogromne wydarzenie. No widać tu duże zainteresowanie młodzieży, bo jednak młodzież się najbardziej interesuje i muzyką. No i chcieliby zobaczyć ten zespół. Copy, blow on the... When you visit places like this and you actually get to see the occasion where everything started and you get somehow a feeling in here. I mean, it's a totally different thing to look at pictures at home than being in the actual place. It is much bigger than I expected, much bigger. I mean, there were only 720 men, so I figured that the Polish soldiers would be more tightly compartmentalized, but actually now you kind of see it's a 10-kilometer front, so that would be 72 soldiers per kilometer to cover and protect, so yeah, it's a lot bigger than I expected. So Sabaton gra naprawdę świetne koncerty. Fani uwielbiają ich sposób bycia na scenie, w to jak grają na żywo. Wtedy naprawdę można poczuć tą całą energię, którą jest przekazywana przez zespół. Wydaje mi się, że właśnie teksty historyczne są tym, co przemawia do młodych ludzi. Oni chcą słuchać o heroicznych czynach. Wiele zespołów śpiewa o heroizmie, ale w wymyślonych światach, a w tym wypadku zespół śpiewa o heroizmie, ale takim, który wydarzył się naprawdę, albo śpiewa o katastrofach, które wydarzyły się naprawdę, by jakoś tam przed nimi ostrzec. I wydaje mi się, że znaczy wiem, że wielu młodych ludzi zaczyna się interesować historią, przynajmniej stara się dowiedzieć, o czym jest dany tekst piosenki, przeczytać coś o danej bitwie, żeby jakoś skonfrontować to z tekstem. Wiem też, że wielu, którzy interesujących się już historią, zaczyna słuchać Sabaton właśnie ze względu na tę tematykę, bo to jest zespół, który porusza coś, co jest im bliskie. Every band told us before that if you want to do a show, go to Poland. Always remember our fallen soldier. Always remember unit in history. And the atmosphere is unbelievable. Tonight is so hot, it's so atmospheric. The crowd is really, really into it. We can understand why Polish people put up such a fight. No army may enter this land that is protected by Polish land. Unless they are 42-1, the lives is truly of gold. We want to bring up the history, because there are some things in our history that should not be forgotten. You should be proud about this. Well, you have the 303rd Fighter Squadron, one of the best stories of World War II. You have the Battle of Wisna, amazing story. Also, you have the Warsaw Uprising. It's fucking amazing. I'm jealous because we don't have that sense in Sweden. I mean, we're Swedish, we hide. Okay, come on. We were cowards. We didn't fight. You did.